Raz. Witam wszystkich bardzo miło i bardzo serdecznie. Z tej strony jest Malczu Mistrz, a to jest nowe Malczu Łowca Kanałów. Stwierdziłem, że trochę zmodyfikuję formułę tej serii i będę polecał wyjątkowe kanały. Czekajcie, coś się wyświetliło, no bo to jest przeglądarka Firefoxa, ono takie wiadomości ma. Stwierdziłem, że będę po prostu wyróżniał wyjątkowe kanały, takie, które przykują moją uwagę. W końcu jestem łowcą kanałów, więc powinienem rarytaski wyłapywać i wam pokazywać. Jeśli ktoś będzie wyjątkowo się jakoś wyróżniał i mi się zapisze w pamięci podczas mojego surfowania po internecie, to ja go po prostu pokażę i w porządku będzie, tak? Już nie będę robił tak, że pokazuję jeden duży, jeden mały. Po prostu uniwersalnie. Czy to będzie duży, czy to będzie mały, jeśli będzie wyjątkowy, jeśli będzie się czymś wyróżniał kanał i jeśli go znajdę, pokażę go. Naprawdę. Czy to będzie muzyka, czy to gry, czy vlogi, czy chińskie bajki, czy anime, czy inne jakieś takie fajne filmy. Nagram teraz jeden odcinek taki szybki, potem nagram drugi. Na start nowy pokażę wam w dzisiejszym odcinku kanał Aperacjum. Moi mili, to jest odnowiony malczułowca kanałów, ale zrobię po prostu chyba jako kontynuację, tylko ze zmienioną formą, z uniwersalną, która mi po prostu wygodnie pasuje. No bo nie będę klepał jak leci kogoś, kto w ogóle filmów nie ma, albo ma jakieś gówno na kanale i chce, żeby to promować, tak? Niech coś sobą zareprezentuje, niech się trochę pobawi, niech rozwinie ten kanał. Wtedy może ten kanał zyska nawet ktoś i go pokaże. Proste, proste. Mam swoje lata, mam swoje doświadczenie na YouTubie. Chciałbym wam pokazać co mi YouTube proponuje. Mam wyjątkowy hybrydowy tryb, hybrydowy content, więc chciałbym wam pokazać różne aspekty YouTube'a. Nie tylko takie słabe, nie tylko mocne, wyjątkowe, to co mi bardzo się podoba, to co przykuło moją uwagę. Nieważne, czy to będzie mały, czy to duży, jeśli będzie wyjątkowy, pokażę go, ten kanał. A teraz kanał Aperacjum. Wszystko o świecie magii. Moi mili, to jest kanał wyjątkowy, bliski memu sercu. Ja od dziecka wierzyłem w fantastykę, w magię, w baśnie, w bajki, w białą magię i w ogóle to chyba wiecie, bo widzicie, jaki mam aranżację na kanale. To już wiecie pewnie, że wampiry też mnie kręciły. No i ja od dziecka też byłem. Jestem zadeklarowany emo, ale z kombinacją emo, happy emo, god vamp. I to nieważne, czy ja mam ciuchy takie, takie. Po prostu ja się czuję emocjonalnie takim emośkiem trochę. I teraz, dobra, mniejsza o mnie. Teraz popatrzmy na kanał. Kanał Aperacjum należy do tego, co ja się nie mylę, to chyba należy do Dakana. A Dakana to kojarzycie. Dakan jest znany z Dakan Vlogu, Dakan Live, piątek serial oryginalny, z Holokronu chyba też. No i on tam kręcił różne takie filmiki poprzednio na YouTubie. Piątek to jest jego najsławniejszy ten kanał i seria. Teraz się zajmuje chłopak Aperacjumem, rozwijają kanał magiczny, taka baza wiedzy edukacyjna, historyczna, mitologiczna, fantastyczna z uniwersum Harry'ego Pottera. I bardzo, bardzo ja go propsuję, nawet dodałem go do polecanych. A na tą chwilę te kanały, które ja najbardziej cenię, są u mnie w polecanych. Są u mnie w zakładce kanały, bo w polecanych pierwszych nie wszystkich widać tylko do Roysona, a ja mam tych kanałów więcej. Jest tam nawet Black Veil Brides, jest Blue Tangle,
mój ulubiony zespół Vampiro Electrogod, śpiewający o miłości w każdym rozmiarze, że tak powiem, w stylu Electrogod Vamp, po niemiecko-angielsko. Jak widzicie, są tego różne wariacje kanałów, które ja oglądam, które lubię. Nawet oglądam chiński YouTube. Nie rozumiem, co tam mówią, ale oglądam, bo mi się podoba. W drugim odcinku wam pokażę, już teraz mogę zapowiedzieć, pokażę wam wersję chińską albo japońską, chyba japońską. Nie wiem, nie znam się na tych znaczkach. Azjatycką, chińską, japońską wersję Warner Bros., czyli kanał azjatycki studia Warner Bros. Dlaczego wam ten kanał zapowiadam już teraz? Ponieważ tam, jak mam go w zakładkach, to dam wam linka w opisie, w drugim odcinku, w kolejnym, po tym. I będę w ten sposób robił kanał, że będzie tytuł po prostu, wiecie, tutaj jest operacją, tutaj jest magia, czary, fantastyka, w ogóle odpał totalny. Zobaczmy, jakie ma wideo chłopak. No, widać, że nowy kanał, ale ładnie to wszystko robi w stylu czarodziejskim, fantastyka, fajnie to wychodzi. Ja po duszy czuję się aniołem, a po stylu mentalnym emo, a trochę też takim, no po prostu mam dystans do życia. Pewne rzeczy przeżyłem i teraz bardzo cenię takie osoby, które wychodzą poza schemat i próbują jakieś fantastyczne naukowe treści na YouTubie tworzyć. Czyli na przykład te filmiki o czarodziejach z kanału Operacjum. To w mojej ocenie bardzo propsuje. Ładny baner, magiczny i to się ceni. Obejrzymy sobie fragment filmu. Czym jest Operacjum? Czy był kiedyś jakiś polski czarodziej? No może polscy czarodzieje teraz będą, zobaczymy. Ale puśćmy ten filmik wyjaśniający. No, reklama namysłów. Żeby nie było, że ja sponsoruję, że ja kryptoreklamy jakieś robię. Ja z tego nic nie mam. Może kiedyś będę miał, nie wiem. Ale pomijmy reklamę. Obejrzyjmy sobie, tak? Przyciszę trochę może. O, takie jest intro fajne. Fajnie to sobie wymyślili, zrobili. Bardzo fajnie to wygląda. Czyli Malczu, łowca kanałów, myślnik Operacjum. Witajcie w Operacjum Elixir, gdzie jak zawsze odpowiadamy na 10 pytań zadanych przez widzów. Głos Dakana. Dakan prowadzi ten kanał. Kim był Herpon Podły? Był to grecki czarodziej czystej krwi, jeden z pierwszych czarnoksiężników. Jego osiągnięcia zostały wykorzystane przez następnych magów uprawiających czarną magię. Widzicie, czyli takie popularno-naukowo-fantastyczne prowadzenie treści wideo na kanale. Przewińmy sobie. Nie będzie... Jakie się zamieniali. Znane są tylko przypadki animagów, którzy zamieniali się w magiczne zwierzęta, takie jak kruk, królik, szczur, pies, kot, jeleń, żuk, słoń, gepard, sokół czy inne ptaki. No i to mówię o animagach, tak? A ja nie będę tam, wiecie, o prawa autorskie się dowalał, żeby mnie po prostu o coś posądzić. Ja chciałem tylko pokazać jak moją reakcję na ten filmik. Obejrzyjmy jeszcze kawałek. Jak często odradzał się Feniks? Feniksy według mitologii mogły żyć od 500 do nawet 1000 lat. Totalne. Znając dwie daty samospalenia Fawkesa, które miały miejsce w 92 i 96, można stwierdzić, że Feniks był w stanie odrodzić się od 125 do 250 razy w swoim życiu. Co to jest Operacjum? Operacjum jest to zaklęcie ujawniające niewidzialny atrament. Zaklęcie było proste w użyciu. Wystarczyło dotknąć różdżką skrawek pergaminu, a wyświetlała się ukryta treść. Było to podstawowe zaklęcie do odkrywania papierkowych oszustw lubianych zarówno przez rodziców, jak i nauczycieli. W 92 roku Hermiona Granger próbowała go użyć na dzienniku Toma Riddla, aby dowiedzieć się, co jest w nim napisane. Czy istniał jakiś polski czarodziej?
Owszem, był nim Józef Wroński, czarodziej nieznanego statusu krwi, szukający, grający w drużynie Gobliny z Grodziska. Był najlepszym polskim graczem w Quidditcha. Manewr, który wymyślił, polegający na tym, że szukający pikuje w dół, udając, że zobaczył znicz, a w ostatnim momencie wzbija się w powietrze tak, aby szukający przeciwników nie zdążył wyhamować i uderzył w ziemię, został nazwany od jego nazwiska zwodem Wrońskiego. Czym były inferiusy? Są to ludzkie zwłoki ożywione za pomocą czarnej magii. Stworzenia te nie miały wolnej woli i nie były zdolne do samodzielnego myślenia, choć podobno potrafiły mówić. Ich jedynym celem było spełnianie rozkazów czarnoksiężnika, który powołał je do życia. No i dobra. I słuchajcie, słuchajcie. Takiej wiedzy tutaj jest masa. Tu jest masa takiej wiedzy fajnej. I to jest tak naprawdę, no, bajki powinny czegoś uczyć. Harry Potter i czarodzieje z Harry'ego Pottera to jest ogromna wiedza. I jeśli mam być szczery, teraz jest na to moda, więc ja wam polecam ten kanał, kanał Aperacjum. Sami przejrzyjcie sobie go, sprawdźcie. Polecam. Malczu, łowce kanałów, Aperacjum. Cześć. To byłem ja, czyli Malczu Mistrz, a to był kanał Aperacjum od Dakana. Hej, to był Malczu, łowca kanałów. Ona odnowiana wersja.